kandydatów na uzupełnienie. No przecież wiadomo, że żołnierze odchodzą, no, te zagrożenia są jednostki rozwijane, do tego potrzeba przygotowanych, przygotowanych ludzi. Nie robiono przez 10 lat kompletnie nic. No i to jest jedna z tych inicjatyw, która z jednej strony da przyszłość żołnierzy ojczyźnie, młodym ludziom pozwoli zrealizować swoje ambicje. No to już jakiś czas tak ludzie mówią, że no szkoda, że mężczyźni nie przechodzą jakiegoś konkretnego szkolenia, bo każdemu mężczyźnie by to się przydało. Ależ oczywiście, ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy sam przecież byłem oficerem, kiedy wszyscy młodzi ludzie przechodzili szkolenie wojskowe, to zasadnicze i on zawsze z zainteresowaniem przyjemnością przyglądają się młodzi ludzie, którzy przychodzili często na tym pogubieni, to tak na dłużka puścili, no to tutaj okresie służby to był naprawdę ukształtowany mężczyzna, odpowiedzialny, bo wojsko uczy poczucia odpowiedzialności dla innych, to by uczył umiejętności pracy w zespole, poświęcenia dla mnie. To przez ten czas czynnej służby zasadniczej ci młodzi ludzie nabywali tych umiejętności, które im zostają na całe życie. Oprócz oczywiście niewątpliwie pierwszoplanowego tego obowiązku obywatelskiego służby ojczyźnie. Panie pośle, w związku ze skutkami nawałnic wojsko pomagało tym, którzy ucierpieli. Taką decyzję natychmiast po przesłaniu przez odpowiednich samorządowców podjął pan minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, ale pan minister, jak również wojsko, zwłaszcza Wojsko Obrony Terytorialnej, natychmiast spotkały się z krytyką totalnej opozycji. Jak pan, jako ten, który odpowiada za obronę narodową ze strony Sejmu, z ramienia ustawodawcy, jak pan patrzy na te ataki na ministra Macierewicza? Panie redaktorze, no, ja wiem jedno i to wie tutaj, że co by pan minister Antoni Macierewicz zrobił, to będzie to totalnie krytykowane przez opozycję. Dochodzi do takich absurdów, że czasami trudno mi uwierzyć, jakie głupoty, bo inaczej tego nazwać nie można, przedstawiciele opozycji, szczególnie Platformy Obywatelskiej. No na przykład, że WOT to jest prywatna armia pana ministra. To jeden przykład. Druga sprawa, proszę Państwa, no, w tej chwili w Sejmie jest na ukończeniu ustawa, która zwiększa budżet obrony narodowej na lata. No wydawałoby się, że nie ma w Polsce nikogo, kto by przeciwko temu protestował. Okazuje się, że Platforma również to na komisji zrobiła awanturę, oskarżając pana ministra Macierewicza o jakieś bzdurne zarzuty, jakieś insynuacje dotyczące, co on ma na myśli. No, ojcze, no, czasami mnie to się nawet to poniżej godności normalnego obywatela jest wchodzić w polemikę z chociaż nie lubię używać takich określeń. Ale pan minister Antoni Macierewicz zadziałał błyskawicznie, zadziałał tak, jak to przewidują przepisy. Wojsko bierze udział w likwidacji, no ale wojsko może w takich kwestiach pomaga, bo przede wszystkim właściwe służby, czyli przede wszystkim proszę bardzo, policja, ale wojsko również, że zawsze chętnie w policji włącza się takie akcje. I tutaj ja nie widziałem żadnej zwłoki w podjęciu decyzji, nie widziałem żadnej jakiejś takiej opóźnienia w działaniach żołnierzy. No, to jest kompletna kolejna awantura
która zaprzecza zdrowemu rozsądkowi i temu, co ludzie widzą w telewizji. To jeszcze jeden temat, jeśli pan pozwoli, choć stosunkowo odległy, jak na aktualności, za mniej więcej miesiąc Rosja, Białoruś przygotowują wielkie militarne ćwiczenia Zapad 2017. Eksperci mówią, że trzeba się tym ćwiczeniom bardzo bacznie przyglądać. Nawet na portalu CNN można było przeczytać zasadnicze pytanie autora, czy ćwiczenia na Białorusi mogą być przygotowaniem do wojny, i pisze: w Polsce, na Litwie, a szczególnie na Ukrainie, niektórzy obawiają się, że tegoroczne ćwiczenia Zapad mogą przygotować Rosji drogę do dalszych militarnych przygód. Czy Polska bacznie będzie przyglądać się tym, nazwijmy to, ćwiczeniom? Każde ćwiczenia, które organizuje Rosja, są bardzo szczegółowe, pilnie monitorowane przez siły zbrojne Rzeczpospolitej. Bo jak pan pamięta, niektóre były tak osobliwie nazywane, że w zasadzie ćwiczono atak na przykład na Warszawę. Tak, oczywiście. To jest zasada polityki całej Putina, że usiłuje wywrzeć presję na nie tylko na Polskę, ale na państwa NATO właśnie poprzez takie agresywne przygotowanie ćwiczeń, poprzez agresywną retorykę. To jest metoda, którą pamiętamy z czasów komunistycznych, którą Rosja putinowska kontynuuje. Musimy bardzo pilnie obserwować, wyciągać wnioski z tego szkolenia, bo to dla wojskowych to, co oni ćwiczą, to są bardzo dane, które pozwalają również obserwować technikę, technologię, technikę i sposób macie państwo kanale OMRC, Wicholandia Plus, a inne cały szereg kanałów. Serdecznie pozdrawiam. I myślę, że wnioski z każdych takich ćwiczeń są przekładane również na strategię działania naszych sił zbrojnych. Obserwujemy to i to jest również ważna informacja, to co mi wypowiadało. Natomiast na pewno te ćwiczenia to nie będą początkiem jakiegoś konfliktu zbrojnego. Po prostu Rosjanie co jakiś czas sprawdzają cierpliwość, bo już sprawdzają i testują zimną krew Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym również Polski. No musimy to również w ten sposób podchodzić do tego. Musimy monitorować to i patrzeć i ewentualnie prognozować, jaki może być kolejny krok Putina. Ale to pokazuje także, że i to szkolenie ochotników, rezerwistów i Wojska Obrony Terytorialnej mają sens, i to coraz większy sens w tym coraz bardziej jednak niebezpiecznym świecie, również w naszej części Europy, żebyśmy byli mocni sojuszami, ale też żebyśmy byli mocni sami, jak mówił kiedyś świętej pamięci profesor Lech Kaczyński. Tak, oczywiście, to jest niezwykle istotne, bo warto przypomnieć po raz kolejny, że poprzednia ekipa ustami Lotka Szefadowa, no generał Kozioła czy też innych polityków, oni mówili, że Polska żyje w czasie i w regionie, gdzie nam w przewidywanej przyszłości nie zagraża żaden konflikt. To mówili pół roku przed agresją na Krym, pół roku przed tym, kiedy Rosja połamała wszelkie prawa międzynarodowe. W tej pamięci profesor Lech Kaczyński dokładnie to przewidział w 2008 roku w czasie wojny w Gruzji, że apetyty nie kończą się na samej Gruzji. A tego musimy to monitorować. I wiemy od teraz, idziemy w najlepszym kierunku. Z jednej strony mamy ścisłą współpracę z naszymi sojusznikami, a przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. To jest najbardziej wiarygodny sojusznik dla nas. A z drugiej strony
inwestujemy bardzo mocno w siły zbrojne i w ogóle zmieniamy filozofię funkcjonowania sił zbrojnych w Polsce, bo poprzednio to była armia, która miała służyć do tego, żeby tam gdzieś żołnierzy wysłać, żeby tam sobie, żeby tam działali gdzieś daleko od nas, gdzieś, gdzie oczywiście też byli bardzo potrzebni, ale o tym to o tym nie jest. To taką mieliśmy władzę, dla której ta władza to była Platformy Obywatelskiej po prostu Ludowego, to była władza, której interes, polska racja stanu, suwerenność, niezależność Rzeczpospolitej, to były puste słowa. To do tego nie ma już powrotu i rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazuje decyzjami, choćby właśnie dotyczącymi sił, wydatków obrony, w ogóle bezpieczeństwa zewnętrznego, pokazuje, że nie ma powrotu do tej starej polityki. Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję z panem Bogiem. Jeszcze, proszę państwa, jedna rozmowa z panem ministrem Janem Szyszko, ministrem środowiska, rozmawia redaktor Piotr Krupa. Panie ministrze, wyliczę, to jubileuszowa 50. konferencja wyjątkowa zrzeszająca naukowców z całego świata. Proszę powiedzieć kilka słów o tym. Jest to wielkie wydarzenie. Od 50 lat spotykają się naukowcy i debatują na temat najważniejszych problemów świata, jakie nękają społeczeństwo globalne. To spotkanie poświęcone jest sprawom związanym między innymi ze sprawami klimatu, a tu Polska odgrywa wielką rolę. Dlatego, że Polska odgrywa dużą rolę podczas 21. konferencji Stron Konwencji Klimatycznej w Paryżu, gdzie podsumowano dotychczasową politykę klimatyczną i zgodnie z stwierdzeniami Ojca Świętego dla Egatezji stwierdzono, że w gruncie jest prawie 20 lat od momentu ustalenia polityki klimatycznej, ustalenia konwencji klimatycznej się nie zmieniło, a mianowicie te problemy, które istniały w roku 1992, a więc podczas szczytu nadal, a więc następuje wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze i pogarszają się warunki wodne, ludzkość cierpi na brak dobrej wody, pogarszają się kałuczek jakość powietrza, w wielu aglomeracjach miejskich szczególnie wzrasta proces głodu, migracji, a to spowodowane jest między innymi degradacją gleb i ubraniem lasów. Więc to porozumienie paryskie, zgodnie z decyzją Ojca Świętego, ma taki wymiar globalny, czyli wszystkie państwa świata mają uczestniczyć w sprawach związanych z polityką klimatyczną, a polityka klimatyczna może być dobrym instrumentem do kreowania zrównoważonego rozwoju świata. I tu porozumienie paryskie właśnie naprzeciw temu wychodzi jako świetny załącznik, który zastępował załącznik, który kiedyś nazywał się, a do tej pory jeszcze teoretycznie funkcjonuje, protokół z Kioto. Naukowcy z całego świata oceniają to porozumienie klimatyczne. A więc w tej chwili trwa dyskusja i co jest wielkim sukcesem porozumienia paryskiego. Po pierwsze to, że rzeczywiście ma charakter globalny, ale z drugiej strony powrócono do korzeni polityki klimatycznej, gdyż wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze nie bierze się tylko z tego, że spalamy węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę czy też gaz, ale również z tego powodu, że nierozsądnie użytkujemy zasoby przyrodnicze, a mianowicie degradujemy gleb. Degradacja gleb to również wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, gdyż ten węgiel organiczny zamieniony jest na dwutlenek węgla. Degradacja lasów to jest również zwiększanie koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, gdyż ten węgiel organiczny zamieniony dwutlenek węgla. To też związane jest z pogorszeniem jakości wody, zniszczeniem bioróżnorodności, obniżeniem produkcji biomasy z hektara, czyli degradacją gleb z procesem pustynnienia. I to porozumienie paryskie jest od takiej ważne z tego powodu, że w tym porozumieniu paryskim, czy Polska wygra dużą rolę, stwierdzono, że taką samą rolę przywiązuje się do redukcji emisji, jak również do regeneracji zdrowych środowisk, czyli do skutkowania dwutlenku węgla w atmosferze, po to, żeby regenerowanie gleby, czyli to gleby miało większy wpływ na jakość wody, jakość powietrza, żebyśmy chronili bioróżnorodność, czyli problem głodu, a w związku z tym wzrost produkcji.
regenerowany gleb był większy, czyli żeby hamować proces głodu, a wraz za poprawą jakości wody i poprawą produkcji z gleb, czyli walką z głodem, zmniejszamy sprawę związaną z migracjami, to migracjami w ogromnej skali, w skali globu. Tutaj w Ricze przedstawił Pan też przykład polityki zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez Polskę. Tak, Polska jest, ja bym powiedział, liderem w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Gdzieś to jest zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój to jest nic innego jak wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i respektowaniem praw człowieka. Oczywiście byłoby to sloganem i jest sloganem, o ile byśmy nie przyjęli dwóch podstawowych założeń. Pierwsze takie założenie to jest to, że człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, w związku z tym musi użytkować zasoby przyrodnicze i to jest nie tylko jego prawo, ale również obowiązek. I drugie założenie, że żadna z działalności gospodarczych nie musi pogarszać stanu środowiska przyrodniczego, a wręcz odwrotnie, może to poprawiać. I tu Polska jest rzeczywiście liderem w tym zakresie, dlatego że Polska w pracy użytkuje zasoby przyrodnicze, a te zasoby przyrodnicze ulegają nie tylko tym, że są w dobrym stanie, ale również poprawie. A jak się mówi zasoby przyrodnicze i stan, występowaniem rodzinnych gatunków dziko żyjących, wśród gatunków takie są zwierzęta, rodziny, rośliny, a wśród zwierząt są też te gatunki, które cały czas u nas w Polsce występują, ale też te gatunki, które do nas przylatują na okres, na przykład rozrodu, to jest cały szereg ptaków. I te gatunki ptaków przelatują, kiedyś występowały w całej Europie, ale migrują przez całą Europę wiosną, kiedy przylatują na rozród i odlatują stąd jesienią, kiedy wracają do ciepłych krajów, ale omijają skrzętnie te gościnne strony Europy Zachodniej, a tylko w Polsce znajdują dobre miejsce do występowania rozrodu. Co świadczy o tym, że tu są przyjazne warunki, a w związku z tym, można powiedzieć, generalizując, użytkujemy te zasoby przyrodnicze, ale również niszczymy tych zasobów przyrodniczych, które są, a w stanie mierzy się występującymi gatunkami. Ale skoro już mówiliśmy o tych dwóch założeniach zrównoważonego rozwoju, to oczywiście te założenia będą również pewnym sloganem, o ile my nie będziemy tego dokładnie mierzyli. A mierzymy za pomocą podstawowych takich wskaźników zrównoważonego rozwoju. Pierwszym takim wskaźnikiem jest oczywiście to, że musi nastąpić wzrost gospodarczy, a wzrost gospodarczy więcej pieniędzy w naszych kieszeniach. A więc pierwszy wskaźnik, no to oczywiście nie można mówić o zrównoważonym rozwoju przy spadającym produkcie krajowym brutto, czy też produkcie narodowym brutto, może jest lepiej. A więc pierwszy wzrost gospodarczy. Drugi to są sprawy związane z populacją ludzką. Przecież nie chcemy dłużej żyć, a więc wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju długo życia, ale równocześnie przy zdrowej strukturze populacyjnej. Ja chcę naprawdę dłużej żyć, ale na mnie muszą młodzi pracować, a więc młodych pracowników. I oczywiście nie możemy mówić o zrównoważonym rozwoju przy zmianie gatunków. Tu jeżeli mam tendencję o stanie biologicznym, to jest to, co się dzieje. To jest to, co się dzieje. I to jest właśnie takim przykładem tego państwa, które ma duży wzrost gospodarczy, ale równocześnie występują wszystkie rodzinne gatunki roślin i zwierząt, czyli zapewniona jest ochrona bioróżnorodności. Nie można mówić również o zrównoważonym rozwoju przy pogarszającym się jakości powietrza. I tu służy konwencja klimatyczna i Polska jako jedno z niewielu państw świata, wśród państw rozwiniętych, dokonała, albo wypełniła swoje zobowiązania wynikające z protokołu z Kioto. Mieliśmy dokonać takiej redukcji na poziomie 6%, dokonaliśmy na poziomie 30% przy równocześnym wzroście gospodarczym na poziomie około 60%, to jest tego rodzaju rekord świata. No i oczywiście nie możemy mówić o zrównoważonym rozwoju i gospodarczających się jakości wody. A tu w tym zakresie mamy pewne osiągnięcia, ale też i wiele do zrobienia. I ta polska szkoła, w jaki sposób można działać dla świata, aby rzeczywiście poprawić jakość środowiska, a równocześnie dokonywać wzrostu gospodarczego.
gospodarczego i eliminować te podstawowe problemy, jakie występują na świecie, a więc głód, migrację, jakość wody, brak dobrego powietrza, hamowanie procesu pustynnienia i hamowanie procesu zaniku gatunków. Właśnie w ten sposób, żeby wykorzystywać dwutlenek węgla do tego, żeby regenerować gleby, regenerować glas, żeby podnosić produkcyjność tych gleb. A z drugiej strony Polska jest całkowicie otwarta na redukcję emisji. W tym zakresie mamy innowacje. Mówiąc o innowacjach, dlatego że innowacje w zachodniej Europie, Unii Europejskiej rozumiane są głównie jako zmiany technologiczne. To dobrze, ale również innowacje są w zakresie ekologii. Jak użytkować tym kosztem przestrzeń, po to, żeby ta przestrzeń coraz lepszą rolę spełniała dla człowieka. I to są innowacje ekologiczne i w tym zakresie jesteśmy rzeczywiście liderem. Światowa Federacja Naukowców, która jest organizatorem tych konferencji tutaj w Erice, nagrodziła Pana, nagrodziła Polskę właśnie za przykład tego bardzo dobrego, zrównoważonego rozwoju. Tak, jest to wielkie wyróżnienie. To wyróżnienie dostaliśmy w roku 2008. To wyróżnienie dostało, z tego co pamiętam, 69 osób na świecie, w tym prawie 50 noblistów i dwóch Polaków. Ja jestem drugim Polakiem, który zyskał to wyróżnienie. Pierwszym jest Jan Paweł II i znajdujemy się tu, w Erice, gdzie występuje albo jest, żyje kult Jana Pawła II. Doprawdy to jest zawsze w każdym miejscu, można zobaczyć podpis Jana Pawła II, zdjęcia Jana Pawła II, miejsca, w którym przebywał, a był tu w 1993 roku na kolejnej sesji Światowej Federacji Nauki poświęconej właśnie tym wielkim problemom świata. Jak się okazało, te słowa, które sobie wypowiedział Jan Paweł II, były proroczo i one są do tej pory aktualne. Tutaj też w Erice mówił Pan o działaniach ochronnych prowadzonych w Puszczy Białowieskiej. Wyjaśniał to, tą sytuację Pan naukowcom z całego świata. Tak, rzeczywiście Puszcza Białowieska to jest jedno z największych nieporozumień, Jan powiedział w tej chwili, w układzie europejskim i światowym, dlatego że Puszcza Białowieska to jest typowe dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowej ludności, miejscowych leśników Polskiej Szkoły Ochrony Przyrody. Ale to dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze polegało na tym, że to człowiek tak kształtował te osoby przyrodnicze, że one były później w tym stanie i dlatego włączono je do sieci Natura 2000. Ale w pewnym momencie ludzie, być może dobrego serca, ale naprawdę nie znający historii użytkowania tego terenu, postanowili wyłączyć człowieka z tej gospodarczej działalności i pozostawić te lasy własnemu losowi. No i stało się tak, jak się stało. Uruchomiły się pewne procesy, masowy pojazd gatunków niszczących drzewostany. I te przepiękne drzewostany, które zostały włączone do sieci Natura 2000, z punktu widzenia występujących siedlisk i gatunków, no zamieniły się albo w zespoły trawiaste, czy też zamieniają się w zespoły trawiaste, albo zamieniają się w tereny bagienne, w zależności od tego, jaki jest poziom wód gruntowych. Tam, gdzie poziom wód gruntowych był niski, mamy zespoły trawiaste. Tam, gdzie był wysoki, tej pompy drzewostanowej zabrakło, no i woda pojawiła się na powierzchni. Nie ma tam ani siedlisk, ani gatunków, te, któreśmy wyznaczyli dla Natury 2000. I to chcemy pokazać. I pokazałem tu to na Erice, to zostało przyjęte przez tych naukowców, którzy nie rozumieją. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, z Panem Bogiem. Z ministrem środowiska Janem Szyszko rozmawiał redaktor Piotr Krupa. O godzinie 16 kolejne wydanie aktualności dnia. Tym razem będziemy mówić na temat diagnostyki laboratoryjnej. Jest 19 minut po 14 wiadomość. Wiceministrowie obrony oraz nauki podpisali porozumienie dotyczące pilotażowego programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Zajęcia będą skierowane do ochotników. Teoria ma się odbywać na wybranych uczelniach, a praktyka w jednostkach lub uczelniach wojskowych. Za zorganizowanie treści teoretycznej, która będzie trwała 30 godzin, będzie odpowiadał resort nauki, a za 22-dniową część praktyczną Ministerstwo Obrony. Przed polskimi siłami zbrojnymi stoi poważne zadanie odbudowy osobowych, powiedział wiceminister Michał Dworczyk. Wiceszef resortu zwrócił uwagę, że od czasu zawieszenia zasadniczej służby wojskowej każdego roku spada
spora liczba rezerwistów. Młodzi ludzie nie mieli możliwości podstawowego przeszkolenia wojskowego, a co za tym idzie, za kilka lat mogłoby dojść do sytuacji, w której w razie mobilizacji nie byłoby rezerwistów, których można byłoby powołać do wojska do wzmocnienia sił operacyjnych armii zawodowej. Dlatego podjęliśmy działania, które mają temu zapobiec. Jednym z przedsięwzięć jest właśnie stworzenie możliwości ochotniczego szkolenia studentów. W pierwszym roku miałoby zostać przeszkolonych do 10 tysięcy studentów na potrzeby korpusów szeregowych i podoficerów. Koszt programu tylko po stronie resortu obrony to 200 milionów złotych. Z badań, które przeprowadziło Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, wynika, że blisko 45% studentów jest zainteresowane takim szkoleniem. W przyszłym roku w Ministerstwie Finansów mają ruszyć prace specjalnego zespołu, który całodobowo będzie tropił oszustwa finansowe. W resorcie, jak napisał jeden z dzienników, zostanie wydzielona strefa specjalna. Znajdą się w niej wrażliwe dane dotyczące rachunków bankowych przedsiębiorców i operacji finansowych. Informacje analizować ma 40-osobowy zespół kontrolerów. Ich zadaniem będzie znajdowanie podejrzanych transakcji, które mogłyby mieć związek z oszustwami czy wyłudzeniami VAT-u. O tym, jak będzie działał specjalny zespół, mówi rzecznik resortu finansów Łukasz Świerżewski. Przygotowywane jest rozwiązanie, które będzie pozwalało na kontrolowanie, na wyłapywanie transakcji budzących wątpliwości, budzących niepokój organów skarbowych i taką analizę. Nie będzie to wymagało żadnych dodatkowych działań ze strony przedsiębiorców, nie będzie to wymagało czegokolwiek dodatkowych działań ze strony podatników. Ta analiza będzie dokonywana w tle i będzie się odbywała we współpracy banków i Ministerstwa Finansów. To oznacza, że w zasadzie przedsiębiorcy nie muszą tutaj obawiać się jakichś dodatkowych kontroli. W praktyce oznacza to nie takich kontroli dla uczciwych przedsiębiorców. Tym samym działania w organach skarbowych zostaną ukierunkowane tam, gdzie rzeczywiście może dochodzić do oszustw. Ministerstwo szacuje, że rocznie może dochodzić do zablokowania prawie 5000 rachunków bankowych. Obecnie jest ich około 300. W Polsce wzrasta poziom wydań paliw z gazu operatora logistycznego paliw płynnych. Okazuje się, że od wprowadzenia przed rokiem tak zwanego pakietu paliwowego tylko do końca ubiegłego roku ilość wydawanych przez OLPP paliwą wzrosła ponad 1/5, która tu wskaźnik ten przekroczył już 30%. Prezes zarządu OLPP Paweł Stańczyk, który był gościem rozmów niedokończonych na antenie telewizji TAM, podkreślił, że coraz lepsze wyniki pokazują skuteczność przepisów i szczelność systemu kontroli rynku paliw. Dodał, że odczuwają to Polacy, ale również spółki takie jak na przykład Orlen czy Lotos, które dzięki uczciwej konkurencji osiągają coraz lepsze bilanse finansowe. Można powiedzieć, że współpraca rządu, ustawodawcy, firm paliwowych, Kierujemy do 30 000 złotych, jeżeli będzie...
mniejszą do 3000 złotych. Będziemy z panem kuratorem jeszcze w tym tygodniu. Myślę, że spotkaniem będziesz z państwem o tym rozmawiać. Wojewoda Mikołaj Bogdan dodał, że na wniosek gminy powołano 17 komisji do spraw przesuwania w rolnictwie. W tym tygodniu oczekiwane są także wizyty przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa oraz resortu rodziny. Tematem ma być omówienie bieżącej sytuacji i dalsza współpraca nad usuwaniem strat spowodowanych przez nawałnicę. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości. Zapraszam państwa na modlitwę popołudniową z liturgii godzin, hymn w tej przedwieczornej godzinie, w tomie czwartym, na stronie 506, psalmodia, z poniedziałku czwartego tygodnia, od strony 886. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, poślesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Alleluja. W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę. Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą. Daj światło naszym umysłom, a ręce uzdrowieni. Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje królestwo budować w sercach człowieczych. Bądź pochwalony, wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej. Ciebie niech światło słoneczne i ciemność nocy wychwala. Amen. Umocnij moje kroki. Twoim słowem, Panie. Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne. Dlatego przestrzega ich moja dusza. Poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, bo pragnę Twoich przykazań. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, tak jak czynisz miłującymi Twe imię. Umocnij moje kroki Twoim słowem, niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie. Wyzwól mnie od wszystkiego ucisku, a będę strzegł Twoich postanowień. Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw. Sumienie łez płyną z moich oczu, bo mi zachowano Twego prawa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie. Jeden jest prawodawca i sędzia. Ty nie sądź bliźniego. Bóg powstaje w Bożym zgromadzeniu. Sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich. Jak długo będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych? Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym. Oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza. Wyrwijcie go wśród występnych. Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją. Błąkają się w ciemnościach. Cała ziemia w posadach się chwieje. Rzekłem, jesteście bogami. Jesteście wszyscy synami Najwyższego. Lecz wy pomrzecie jak ludzie, pouczcie jak książęta. Powstań, Boże, i dokonaj sądu nad ziemią, bo wszystkie narody są Twoją własnością. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze na wieki wieków. Jeden jest prawodawca i sędzia, Ty nie sądź bliźniego. Wołałem do Pana. Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, a On mnie wysłuchał. Wolnij moje życie, Panie, od bardzo kłamliwych i podstępnego języka. Co Bóg Tobie uczyni i czym Ci odpłaci, podstępny języku. Ostre strzały lekarza i żar węgli płonący. Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, że mieszkam pod namiotami barbarzyńców. Zbyt długo mieszkała moja dusza w tym, co nienawidzę pokoju. Gdy ja głoszę pokój, oni dążą do wojny. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wielki, wielki fan. Wołały do Pana, a On mnie wysłuchał. Będziecie dla mnie święci, bo ja jestem święty, ja Pan, i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moim ludem. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie. Na swoją miłość. Módlmy się. Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której apostołowie przychodzili do świątyni. Spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bóg zapłać, dziękujemy bardzo. Dziękujemy także Państwu. Jest minuta po wpół do trzeciej. Teraz radiowa lektura, następnie muzyka mistrzów. O godzinie 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia. On leży tu na ławce, proszę Państwa. To jest ulica Chmielna, najprawdopodobniej. Malina Stary Gotycki. Nigdy nie rodzi się byle kto. I teraz tak. Prawdziwa historia o lasach polskich. Ci, którzy się włączą po ulicach, to z nich się drwi, z nich się... No i teraz tak, może nawet ten czarny Romek chce. Lato 1937 w Witebsku było dobrym latem. Stanisław przychodził do siebie. Opuchlizna zaczęła się cofać. Ręce i nogi też mniej bolały. Idę szukać pracy, powiedział do matki pewnego ranka. Nigdzie nie idziesz. Ledwo się jeszcze trzymasz na nogach. Stasiek znał ten tom z dzieciństwa. Nie przeciwstawiał się. Poczekał tylko, aż matka wyszła. Potem nacisnął czapkę. Poszedł do miasta. Spieszne mu było do życia i wiedział swoje. Niepodobna, żeby młody chłop siedział w domu pod matczyną spódnicą i żył za grosze. Poznał ją w szkole. Mówiła Antonina do Marii Wasylewny na tych wieczorowych kursach. Obie kobiety gawędziły przy czaju z mlekiem. Zakochane od tak, po same uszy. I jeszcze dużo. Dodała tonem pełnym do zaprobaty. Nie lubiła Julii, drobnej, piegowatej dziewczyny. W ogóle nie bardzo chciała, żeby syn się żenił. Ale nie zgadzała się z tym uczuciem nawet przed samą sobą. Miała go przecież jedynego, ostatniego. Co prawda dziewczyna była samodzielna, odważna i nie pozwalała sobą rządzić. Ale może w tym leżała cała trudność. Antoninie też nikt się nie przeciwstawiał. Chyba śmierć Hipolita dała jej do ręki miecz i tarczę. Odtąd musiała decydować, działać, mieć rację i nie słuchać z zawielu języków. Każdego dnia zastanawiała się, jak nakarmić 5 osób. I tylko na sobie mogła polegać. Pewnie wtedy rozstała się z kompromisami. Julia była do niej zbyt podobna. Poza tym Antonina wolałaby Polkę od Białorusinki. Trzeba Bogu dziękować, że chłopak jest w domu, Antonina Michałowna, mówiła przyjaciółka, żegnając się prawosławnym znakiem krzyża. Siostra archiereja wiedziała, jak rozmawiać z Antoniną. Obie kobiety wyrzucone były z miejska, obie straciły i mężów, i dom. Obie miały za sobą Syberię i obie wybrały Witebsk. I spotkały się jakby cudem. Ja przynajmniej wiem, że mam wszystkie dzieci pod ziemią. Już nic strasznego nie może im się stać. Mam to gorzej, mówiła mi spokojnie. Kobieta pchnęła spokojem, który udzielał się im. Żyje dzięki temu, powiedziała, zmierzając włosy, pokazując Antoninie swoją książeczkę. Sama doświadczyła cudów, wyszeptała. Jeszcze przed rewolucją Wasylewna przepisała z potłuszczonego, wytartego brulianu opowieści rosyjskiego pielgrzyma. Sfatygowane kartki ledwie się trzymały. Był to magiczny, przedziwny skrypt.
Ilekroć szukała rady czy pociechy, na chybi prasy otwierała książeczkę i znajdowała odpowiedź. Nie wiedziała, że już lata, 1981 roku, ktoś wypiadał zapiski wikiem i książka zafascynowała Europę. Wieść się niosła, że to młody brat z Sankt Petersburga był owym pielgrzymem, jednym z wielu świętych mężów, którzy przeszli carską Rosję wzdłuż i wszerz. Jak wszyscy, chlebem, solą, wodą i modlitwą. Jak wszyscy pragną, by jego życie było hymnem dla Najwyższego. Graf Pielgrzym opisał cuda, których sam doświadczył i które widział dokonujące się za sprawą niezwykłej, krótkiej modlitwy. Modlitwa ta odgrywała ogromną rolę w duchowości tak zwanego hezychazmu, od greckiego hezychia, wyciszenie, nurtu monastycznego chrześcijańskiego wschodu. Wasilewna opowiadała, jak słowa modlitwy mieszkały tylko na jej ustach, jak z czasem wprowadziły się do serca, aż wreszcie zaczęła nimi oddychać jak powietrzem. A najważniejsze było, iż modlitwa zawarta w kilku słowach naprawdę czyniła cuda. Ja nie wierzę, że Bóg jest. Ja to wiem, mówiła sąsiadka. I trzeba dziękować, że chłopak wrócił. Jak zwykle macie rację, Maria Wasilewna, westchnęła Antonina, wstając z ławeczki przed domem. Muszę wam coś pokazać. Poszła do kuchni i po chwili przyniosła jakąś kartkę papieru zadrukowaną gęsto czarnymi literami. Podała ją przyjaciółce. Czytajcie, powiedziała z satysfakcją w głosie. Tomu Adomu Stanisławu i Politowiczu, rożdionnomu w Gorodzie Mińskie, 1913 SSSR, osużdionnomu Narodnym Sudom Goda Witebska SSSR, 9 Janwaria 1934 Goroda, po stacji 105 w zaliczeniu i sprawiedliwie trudowie łagiera na 5 lec z okamcianiem stoitielstwa kanała Wolga Moskwa za udarną robotę dosroczną o swobodzie. Maria Wasilewna głośno i wolno czytała tekst dokumentu. 17 julia 1937 roku sprawą swobodnego prożywania po wszej terytorii Sowieckiego Sojuza. Dla takiego Stanisława Hipolitowicza, urodzonego w mieście Mińsku 1913 ZSRR, wyrokiem Sądu Ludowego Miasta Witebska ZSRR 1934 z paragrafu 105 skazanego na 5 lat obozu pracy przy budowie kanału Wołga-Moskwa za wzorową pracę przedterminowe zwolnienie. 17 lipca 1937 roku z prawem swobodnego osiedlania się na całym terytorium Związku Radzieckiego. Od dopiero zdjęła z nosa okulary w okrągłych drucianych oprawkach. Tylko data urodzenia się nie zgadza, uśmiechnęła się Antonina. Wpisali mu 1913 zamiast 12. Ale to dobrze, młodszy będzie. Zdrastwujcie! W ogrodowej drewnianej furtce stał Stasiu. Zdrastwujcie, zdrastwujcie! Odpowiedziały prawie chórem kobiety. Obie ubrane na czarno wyglądały jak dwie kawki. Ho, ho! Za udarnaju robotu dosroczną swobożdion! Powtórzyła Maria Wasilewna. Stasiek podszedł do matki i pocałował ją w czoło, a Wasilewna potem przysiadł na pieńku do rąbania drzewa. Czytamy twój papier, zwróciła się do niego Antonina. Co tam papier? Machnął ręką. Dziś robotę w fabryce dostałem. Julia mi pomogła. Matka spojrzała na Marię Wasilewnę. A mówiłam, że ta Julia, zaczęła Antonina, ale Wasilewna spojrzała na nią tak, że zamilkła. Po chwili jednak zwróciła się do syna. Przecież ty, dziecko, ledwo na nogach stoisz, a ta dziewczyna... Ale tym razem on podniósł dłoń w takim geście, jakby mówił ani słowa więcej. Niech mama zrozumie, że muszę pracować, powiedział twardo. I niech się mama cieszy, że Julia mi pomogła. Dziewczyna jest dobra, bardzo dobra, dodała godnie.
Trzeba się radować, że jestem w końcu wolny. Mówił jakby z lekkim wyrzutem. A nie szukać dziury w całym. Antonina chciała jeszcze coś wtrącić, ale przyjaciółka przeszkodziła jej. Za udarną robotę. Proszę, proszę. Przeczytała głośno i jeszcze raz popatrzyła na dokument. Ta udarna robota to było tylko puste gadanie. Odpowiedział Stasiek. Chyba wdzięczna, że kobieta pomogła mu zmienić temat rozmowy. Kanał był skończony. Wszystkim tym, których zwolnili z łagru, tak napisali. Łaska wielka, zaśmiał się. Mogli nie napisać, powiedziała matka dobitnie. I mieszkać możesz po wsi terytorii, dodała Maria Wasilewna z uznaniem. Ona, tak jak i Antonia, nie mogła mieszkać wszędzie, gdzie chciała. Ach, to taka niby nagroda, wycedził Stasiek. Pewnie za to, że z was całą duszę wycisnęli, wysnęła Maria Wasilewna. To prawda, robota była od niedzieli do niedzieli. Chociaż lepiej było wyleźć ze skóry i pracować, niż tę skórę powiesić na koście. Wasilewna i matka pokiwały głowami. Człowiek, jak runął po robocie na deski, to nawet pluskiew nie czuł. A pluskwy miały raj w sosnowym drzewie. To było piekło w piekle. Człowiek żył jak pijany. Jak sobie sam nie policzył dni, to nie widział nawet, kiedy gwiazdka przypada. Tylko w rocznicę Wielkiej Rewolucji było święto. Wtedy nawet kartofle dawali. I kawałek wątroby się znalazł. Ale najważniejsze to, że z kanału dalej cię nie posłali. Odezwała się Maria Wasilewna. A mogli. Mogli, mogli. Miałem przecież jeszcze 2 lata do odsiedzenia. A wie mama? Zwrócił się do matki. Ja jakbym czuł, że niedługo mnie wypuszczą. Pamiętam, że wróciłem do baraku po nocnej zmianie. Wróciłem się, że tutaj zostałem kamień. Nagle śni mi się, że jestem w kościele. Zaczynają bić dzwony. Obracam się. Zbierają się na oścież. Śni mi się, że wychodzę na zalany słońcem dziedziniec. Zatoczył w powietrzu wielki łuk ręką. Zrobiło mi się ciepło i błogo. Błażeczka, to był znak, krzyknęła Maria Wasilewna. A tu nagle, ciągnął Stasiek, ktoś termosz mnie za ramię. Wstawaj, krzyczy do mnie. A ja nieprzytomny od snu nie wiedziałem, co się dzieje. Biegłem do biura, spiesz się, krzyczy ten człowiek. To nie był sen. Poprawiłem portki i w te pędy do biura. Władze nie lubiły czekać. Zastałem się, że urzędnik podał mi papier i mówił, czekaj, jesteś wolny. Możesz jechać, gdzie chcesz. Choćby w czortu. Ale najpierw trzeba było kupić całe portki i zostawić go do łachmany. Władze się wstydziły i nie wypuszczali byle jak. Gdzie kupić? W obozie? Zdziwiła się Wasilewna. Tuż za biurem był magazyn z odzieżą. Za zarobione ruble kupiłem koszulę, buty i spodnie. No i w drogę. Z nikim się nie żegnałem. Wychodząc tylko, wróciłem się raz za siebie. Ktoś pokiwał do mnie ręką i krzyknął, do widzenia. Ale ja nie odpowiedziałem. Tylko nie do widzenia, pomyślałem. Wszystko, tylko nie to. Stasiek mówiąc to, zacisnął powieki i otrząsnął się jak pies po kąpieli. Potem westchnął głęboko. Wolny byłem jak ptak. Nigdzie się nie spieszyłem. Nikt tu mnie nie kontrolował. Nikt ze mną nie stał z karabinem. Mogłem iść na stację, gdzie chciałem, choćby w cholerę. Pamiętam, był taki gorący dzień. Stasiek nie powiedział kobietom, jak idąc na stację, zatrzymał się i położył na wznak w szczerym polu. Jak długo, długo patrzył w niebo, jak nagle, nie wiadomo skąd, przyszedł mu do głowy wiersz, chyba Szewczenki. Gdyby Pan Bóg dał mi skrzydła, gdybym był sokołem, zostawiłbym ziemię i wzleciał ku niebu. Patrzył. On leży tu na ławce, proszę. Co tam jest? To jest ulica Chmielna, najprawdopodobniej tak. I tutaj ludzie warszawiacy. Malina starego dziecka. I teraz tak. Nigdy nie rodzi się byle kto. Prawdziwa historia o losach polskich rodzin. No i teraz tak. Może nawet ten czarny Romek chce się dać pokazać siebie na zielonie. Ale ci, którzy tam wyrodzą, to nawet z to wychodzą na czubno. No to tak.
wypalcie krzywdę ludzką, już temu człowiekowi, tak jak mówię, są obojętne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie słuchacze i zapraszam na audycję Muzyka Mistrzów. A w niej dziś muzyka wokalna. Wysłuchamy fragmentów dzieła Karla Orffa zatytułowanego Carmina Burana. Carmina Burana to XIII-wiecznego zbioru pieśni i poezji, na podstawie których w XX wieku Karl Orff skomponował kantatę sceniczną o tym samym tytule. Carmina Burana jest zbiorem rękopisów, obecnie przechowywanym w bibliotece w Monachium, zawierających ponad 1000 wierszy i pieśni napisanych przed początkiem XIII wieku. Tytuł łaciński Carmina Burana został nadany w 1847 roku i oznacza pieśń z bojem. Prawdopodobnym miejscem pochodzenia nie jest jednak opactwo benedyktynów Beuren, jak wskazywałby tytuł, ale Sekau. Utwory głównie w języku łacińskim, część w języku niemieckim, zostały spisane przez uczniów i zakonników około 1230 roku. Większość z nich jest prawdopodobnie wierszami i pieśniami goliardów i wagantów, a także duchownych. W 1937 roku Karl Orff dokonał wyboru części tekstów i skomponował na ich podstawie kantatę sceniczną Carmina Burana, utwór na orkiestrę, chór i instrumenty solowe. Orff zdecydował się napisać muzykę całkiem od nowa, mimo że niektóre rękopisy zawierają zapis muzyczny, który został częściowo odczytany. Zapraszam teraz do wysłuchania fragmentów kantaty Carmina Burana Karla Orffa. Dla nas i całego świata. No ludzie nie chcą być w play, państwo zobaczą. Oni mówią, że najczęściej wybierana sieć, a to jest nieprawda. No tutaj Lipska mówi, proszę państwa, może coś mieć rację, że w Europie tylko są żydowskie firmy, tylko są żydowskie firmy. No i teraz ja nie wiem, co oni tych ludzi chcą straszyć mordem. W synagodze w Nazarecie do siebie odniosłeś słowa proroka: nie chcę. Duch Pański ja spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, robi, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi. Już teraz dochodzą przez jakieś posługę dzieła ewangelizacji w świecie, uświęcaj nas swoją świętością i uwalniaj nas od wszelkiego zła. Młodych Polaków i Polki obdarzaj mocą Ducha Świętego, by mogli rozpoznać Twoją boską miłość, przyjąć w swoich sercach i realizować ją w życiu. Zapalaj dziewczęta i chłopców entuzjazmem do życia w prawdzie, miłości i pokoju z siostrami i braćmi. Uwalniaj młodych od wszelkich form uzależnień i zniewolenia. Niech staną się fundamentem podbudowy cywilizacji miłości na miarę trzeciego tysiąclecia. Pani Jasnogórska, wypraszaj młodym radość, czystość serca i odwagę do zwyciężania zła dobrem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tak patrzę na współbraci z mojej prawej strony. Ojciec Bolesław Słota i brat Paweł Orzeł. Na praktykach wakacyjnych to jest i profesor, i wykładowca, i student, ojcze Bolesławie. No, różne są zbiegi, miłe okoliczności. A jak tak ojciec z tej strony właśnie patrzy, bo ojciec przecież jeszcze i mnie uczył, i tutaj część ojców, którzy też są w Radiu Maryja, teraz brata Pawła. Jak to ojciec postrzega te lata też formacji, jak tak ojciec patrzy na kolejnych wychodzących młodych redemptorystów? No jestem pod urokiem przez te 3 dni, jak spotykaliśmy się, 4 dni tutaj razem, no że nasi bracia są już przygotowani do pewnych zadań, w miarę dobrze, przed nimi dopiero studia, dopiero wielka teologia, więc w sumie mamy naprawdę z czym się cieszyć, patrząc z pozycji dziś, teraz,
na naszych najmłodszych współbraci. Czyli, to jest piękne. Czyli jest dobry start. Jest dobry start i bardzo dobrze, że tutaj przyjeżdżają, bo tutaj pracują tak, że nie pracują, źle powiedziałem, służą przy sanktuarium. Jednym i drugim zresztą. Jednym i drugim. Słyszałem brata Jakuba, jak wprowadzał pielgrzymów no zamaszyście i bardzo historycznie, chociaż sanktuarium nie jest aż tak historyczne, przed nim wielka historia, wprowadzał i z jaką wagą go słuchali. To są takie piękne doświadczenia, bo kiedyś tak będą występowali już na ambonach, nie tylko, bo dzisiaj no, także, Radio Maria mówi... Tak, na tej ambonie, tej współczesnej. Tak, Radio Maria mówi o innej ambonie, gdzie bardzo dobrze wszystko słychać po drugiej stronie, czyli w domach naszych, jak ktoś... No, nie tylko mówi i co mówi, ale nawet duch przecieka przez... To jest z jednej strony fale, ambona, te... ale też no. Z drugiej, jak mówią słuchacze, uniwersytet, bo są te treści związane i z wiarą, i z rozumem. Tak, o tym dzisiaj też mówiliśmy na katechezie. Jeżeli jestem przy głosie Ojcze Darku, wspominając tamte dawne czasy, ojciec dyrektor zawsze wspomina, że ojciec Darek był taki malutki, taki młodziutki i tu przyszedł. Ja pamiętam, jak już przyszedł jako malutki, student. Malutki pozostał. Tak, jak przyszedł do Krakowa jako student, no i jak zabrał się do uzupełniania pierwszego roku, bo był od razu na drugim roku, więc to już wtedy podziwiałem, a teraz mają szansę podziwiać ojca wszyscy, którzy z ojca korzystają tutaj. Chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie ojca Waldka w Brzostowicy, naszego redemptorystę i wszystkich pracujących w Rosji, na Ukrainie, gdziekolwiek, w Grodnie, bardzo sympatyczni nasi współbracia. Chciałem pozdrowić też rodziców ojca Waldka, bo jednak mieliśmy teraz spotkanie naszej rodziny, było ponad 50 osób. Tak przygotowała to wnuczka mojego taty. Wspaniale, jak się to mówi, logistycznie. No, mieliśmy ogromnie dużo radości. Pozdrawiam cię, Lucynko, w Rzeszowie. Pozdrawiam jeszcze na Białorusi panią Lucynę, pana Mariana Bajera, a także księdza. Tak. Tutaj mamy najciekawsze, proszę Państwa, propozycje w firmie Play. No, wyślij SMS-a 780-008-679, wyślemy. Bo tutaj dziecko wpłaciło na Play, to jakoś tak nie za bardzo szybko do nich dochodzi. No, pieniądze ociężałe są czasem. No, ale oni tu straszą, żeby już tu, że do 22, bo 22 wyłączą, a że to otrzymałeś informację o zadłużeniu, co dalej? Infos kancelaria. Otrzymałeś od nas wezwanie do zapłaty. Nie wiesz, co robić. Przede wszystkim zachowaj spokój i zapoznaj się z treścią wezwania. No, z tych różnych zapisków przeróżnych ludzi wynika, że tutaj spokojnie spać nie można, jeżeli chodzi o oszustystyczną firmę Play. Wezwanie, czytam dalej, do zapłaty przez firmę Infos, firma Infos, dodatkowa jakaś firma jest zatrudniona, zaangażowana, to więc jeszcze będą dodatkowe pieniądze. Forum Platformy. Nie chcę poznać. Trzymałbyśmy pismo z poleceniem zapłaty 50 zł za niestosowanie się do polecenia. Grożą mi sądem. Czyli jeden błąd, że strachy na lachy, że 50 zł za kolejny błąd, niestosowanie się do poleceń, co można każdemu przecież wcisnąć. Za niestosowanie się do polecenia grożą mi sądem. To wezwanie do zapłaty. Żeby to było jeszcze MMS, bo my chcemy rachunek przesłać, że zapłacone, ale oni tak, tutaj straszą, że już 22 przerwą, tutaj nie ma jak tego rachunku przesłać, bo przecież ktoś zapłacił, ale jeszcze raz mógłby przesłać ten rachunek. I jakieś takie żydowskie po żydowsku, robota po żydowsku, czyli utrudnienia
robota z dupy strony. Także ja nie wiem, czy oni w ogóle wiedzą, ale no niestety wszystkie te banki, wszystkie te play w Europie są żydowskie. I teraz tak, szykują nagonkę na firmy i drugi Gomułka jest tutaj wezwany, nie wiedzą tego, drugi Gomułka jest wezwany do działalności jako Zbigniew Ziobro, że już dawno miał się wziąć za te banki na lichwę, banki na procent wielki. Tak. Adwokat radzi, jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty lub pocztą e-mail na adres info promo. Rzeczy. Także tutaj dużo jest oszustw na koncie firmy Play. Widzę, dużo się tu ludziom nie podoba w ogóle wezwanie do zapłaty, wyszukiwarka najlepszych cen, tysiące sklepów w jednym miejscu. Podobne wyszukiwania, infos, windykacja forum, biuro obsługi wierzytelności, infos, opinie.